Psalm Asafa. Doprawdy Bóg jest dobry dla Izraela, dla tych, którzy są czystego serca. Mnie zaś dobrze jest zbliżyć się do Boga. Pokładam w Panu Bogu moją ufność, aby opowiadać wszystkie Jego dzieła. Księga Psalmów, Psalm 70. Trzeci, werset pierwszy i werset 28. Tak, z tego psalmu 73 z całą pewnością uczymy się, że prawdziwie Bóg jest dobry. Psalm 73 jest bardzo otwartym i szczerym psalmem. Autor Asaf opowiada nam o czasie, kiedy prawie przestał chodzić z Panem. Widział bezkarność i arogancję złych ludzi. Tak, którzy bezkarnie udawali religijnie zaangażowanych dobroczyńców. Asaf zazdrościł im sukcesu i zastanawiał się, dlaczego pozwolono im żyć w dobrobycie. Czy Asaf oczyścił swoje serce na próżno? Miał trudności i kłopoty każdego dnia, podczas gdy niegodziwcy wydawali się beztroscy. Psalm 73, werset 5 i 13 poświadczają nam tą sytuację. Jednak do czasu skomponowania psalmu Asaf dowiedział się, że istnieje więcej niż jedna perspektywa. Aż wszedłem do świątyni Bożej i tu zrozumiałem, jaki jest ich koniec, napisał. To widzimy w psalmie 73, wersecie 17. Asaf zrozumiał, że obecne niesprawiedliwości nie odzwierciedlają ostatecznej zdolności Boga do naprawy sytuacji. W rezultacie psalm 73 zaczyna się i kończy dobrem. Werset pierwszy oświadcza, doprawdy Bóg jest dobry. Powiedzieć Bóg jest dobry to znaczy tyle, co wyrecytowanie doktrynalnego faktu, ale powiedzieć doprawdy Bóg jest dobry to dać osobiste świadectwo. Poświadcza, potwierdza ono, że dobroć Boga została poznana w osobistym doświadczeniu Asafa. Chociaż Asaf prawie się potknął, to jednak rozpoczyna swój psalm od zajęcia stanowiska na mocnym fundamencie Bożej dobroci. To słowo skierowane do czystego w Izraelu, do czystego w sercu Izraela, umocni także nas. To słowo skierowane do czystych serc w Izraelu umocni także nas. Następnie Asaf kończy psalm przypomnieniem dla siebie samego. Psalm 73, werset 28 mówi: mnie zaś dobrze jest zbliżyć się do Boga. Pokładam w Panu Bogu moją ufność, aby opowiadać wszystkie Jego dzieła. Jedną rzeczą jest powiedzieć, że Bóg jest dobry, inną rzeczą jest szukać bliskości samego Boga. Asaf nie chciał znaleźć się ponownie w swoim niespokojnym doświadczeniu, dlatego aby uniknąć kolejnego kryzysu wiary, zamierzał zbliżyć się do Boga. Tak, zauważmy, że zaufał Panu, Adonai Jehowach, suwerennemu Bogu, Zbawicielowi, który ma zarówno moc, jak i pragnienie, aby nas zachować. Jeśli kiedykolwiek będziemy mieli podobne pytania dotyczące niesprawiedliwości świata, możemy znaleźć to samo schronienie w Bogu, który doprawdy jest dobry. A jak jest z Tobą? Czy znalazłeś już swoje schronienie w Bogu, który doprawdy jest dobry? Uwierzyłeś już Panu Jezusowi Chrystusowi, który jest jedynym prawdziwym Bogiem, poza którym nie ma Boga? Czy
jesteś już pojednany z Bogiem, masz życie wieczne, jesteś dzieckiem Bożym, bo jeśli nie masz tego już jako twoją własność, to niestety nie ma dla ciebie nadziei, o ile nie nawrócisz się, nie nawrócisz się do Pana Jezusa, nie zawołasz w swoim sercu do Boga o przebaczenie twoich grzechów. Kluczowa jest wiara w Pana Jezusa Chrystusa. Uwierz w Pana Jezusa Chrystusa, a będziesz zbawiony. Zawołaj o zbawienie, tak jak Asaf, który tutaj dał świadectwo do prawdy, dobry jest Bóg. Wzywaj mnie w dniu niedoli, mówi Bóg, a ja cię wybawię, a ty mnie uwielbisz. To jest świadectwo ze Starego Testamentu, które również warto wziąć pod uwagę. Bóg chce cię ratować. Uwierz Panu Jezusowi, a będziesz zbawiony. Tylko przez wiarę, przez uwierzenie Panu Jezusowi Chrystusowi człowiek może uzyskać zbawienie. Żadne uczynki człowieka nie mają wpływu na zbawienie. Uwierz Pana Jezusa, a będziesz zbawiony. Bo tylko w Panu Jezusie jest ratunek przed należną Tobie karą piekła wiecznego. Tylko Jezus. Nie dano innego imienia pod niebem ludziom, przez które mogliby być zbawieni, niż tylko imię Jezus. Tylko w Panu Jezusie jest ratunek, więc ratuj się z tego złego i przewrotnego rodu. Jeśli uwierzysz Panu Jezusowi Chrystusowi, wtedy pójdziesz do nieba, na które nie zasłużyłeś, zamiast do piekła, na które zasłużyłeś. Niech Bóg ci błogosławi.